No witam wszystkich. Zbliża się niedługo premiera albumu Bay Oblicze Drugie, 15 września. Nie wiem, czy wiecie o tym, kto jest fanem Bay, to jest, a kto nie, to nie. Kto ma w ogóle album Bay, wszystkie części, od roku 96 do 2011 kolekcję? Akurat ja mam, bo lubię jego słuchać, ma dobry przekaz. To, że on miał takie dzieciństwo i takie przeszłość, to nie znaczy, że on jest śmieciem. Zobaczcie, jak się wybił. Z takiego gówna poszedł w górę. To zobaczcie, jaki ma szacunek u ludzi. A jeszcze wojna z TD, to już w ogóle. Dla niego to jest szacun. Szanuję jego i będę szanował jego zawsze. No i ma zajebiste nagrania, można powiedzieć. Ktoś chce wysłuchać dokładnie jego, wystarczy na YouTube wejść, na filmiki, na wywiady jego. On tam dokładnie mówi, co przeżył, co nie przeżył, co on by chciał naprawić, a czego nie, kogo on szanuje, kogo nie szanuje. Spoko jest taki gość. Na Facebooku można z nim pisać. Ja często z nim piszę. Ktoś jest fanem, to musi mieć kolekcję płyt jego. Od 96 do 2011. I wszystkie części mi się podobają. Co mam powiedzieć o nim? To fajny jest kolega. Można z nim popisać, pożartować. On zawsze coś pomoże, doradzi. Ma szacunek w ogóle do młodzieży. Nie robi z siebie pajaca jak Tedy robił. Bo Tedy to w ogóle pajaca robi z siebie jak nie wiem co. Coś chcecie się dopytać w sprawie Pay albo nowego, proszę pisać i komentować. Pozdro, szacun dla was.